Szanowni Państwo, uczcijmy teraz pamięć bohaterów, tych, o których każdy z nas powinien mówić słowami poety. Ci zostaną w mej myśli i w drodze żywota, jak kompas pokażą mi, powiodą, gdzie cnota. Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże, na niebie, zapomnij o mnie. Bardzo proszę o odczytanie apelu poległych. Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na prawo, patrz! Apel pamięci. Mieszkańcy gminy Żegocina, kombatanci, droga młodzieży, przywołujemy w tym dniu pamięć o tych wszystkich, którzy oddali swoje życie, walcząc o wolną Polskę w I wojnie światowej, w wojnie obronnej z najeźdźcą bolszewickim w 1920 roku i tych, którzy stali się ofiarami II wojny światowej, wywołanej przez totalitarne systemy, faszyzm i stalinizm. Dzisiaj w głębokiej zadumie, z sercami przepełnionymi wdzięcznością, chylimy głowy przed bohaterami tamtych lat, którzy czynem i walką dali świadectwo umiłowania ojczyzny. Wspominamy tych, którzy pragnąc oddać hołd ofiarom Katynia, zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, okrywając Polskę żałobą i smutkiem. Was wzywam, synowie i córki narodu polskiego, którzy nie zawiedliście ojczyzny w potrzebie i daliście światu dowód, że jesteście godni zwać się Polakami. Stańcie do apelu, księże pułkowniku, kapelanie Franciszku Juszczyk, kapitanie Wojciechu Wrona, poruczniku Jakubie Juszczyk, kapralu Janie Juszczyk. Stańcie do apelu. Cześć, ich pamięć! Was wzywam, żołnierze kampanii wrześniowej 1939 roku, mieszkańcy naszej gminy, którzy z godnością i honorem wykonaliście rozkaz obrony ojczyzny zdradziecko napadniętej przez agresorów z zachodu i wschodu. Leonie Rosiek z Bełdna, Stanisławie Waligura z Bełdna, Władysławie Dziedzic z Bytomska, Stefanie Gądek z Łąkty Górnej, Janie Kamionka z Łąkty Górnej, Julianie Krawczyk z Łąkty Górnej, Michale Bilski z Żegociny. Stańcie do apelu! Cześć, ich pamięć! Was wzywam, synowie ziemi żegocińskiej, żołnierze sił zbrojnych na zachodzie, cierpiący udręki, tułaczki i internowania, walczący na wielu frontach II wojny światowej z hasłem bojowym na ustach: za wolność waszą i naszą. Stańcie do apelu! Cześć, ich pamięć! Was wzywam, synowie naszej małej ojczyzny, by złożyć hołd waszemu bohaterstwu w walce z hitlerowskim wrogiem. Majorze Janie Filipczyk, internowany w Rumunii, kapitanie Ludwiku Cempura, walczący pod Monte Cassino, starszy saperze Józefie Gajewski, walczący pod Monte Cassino, Leonie Janiczek, walczący pod Tobrukiem, poruczniku Władysławie Hejmo, walczący w bitwie o Anglię. Stańcie do apelu!
Ciebie wzywam, Janie Skowronek z Łąkty, 16-letni żołnierzu armii generała Andersa, który podzieliłeś los 3212 żołnierzy spoczywających na cmentarzach w Uzbekistanie. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Was wzywam, panie prezydencie Lechu Kaczyński, pani Mario Kaczyńska, panie prezydencie Polaków na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowski, ordynariuszu Wojska Polskiego, biskupie Tadeuszu Płoski, pochodzący z Małopolski, panie generale Franciszku Gongor, panie prezesie IPN Januszu Kurtyka, panie generale Tadeuszu Kwiatkowski, panie pośle Zbigniewie Wasserman, panie pośle Wiesławie Woda, panie senatorze Stanisławie Zając, księże Józefie Joniec, panie i panowie towarzyszący prezydentowi, którzyście 10 kwietnia 2010 roku złożyli swoje życie w służbie ojczyźnie i jej pamięci wielkich synów, ginąc w smoleńskim lesie. Wasza ofiara i pamięć o was na zawsze wpiszą się w polską historię. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Niech zawsze w pamięci narodu pozostaną imiona i dzieła tych, co w walce o słuszną sprawę niepodległości Polski oddali życie swoje po to, by inni mogli żyć w wolnej i niepodległej ojczyźnie. Cześć ich pamięci! Cześć ich chwał! Do nogi, broń! Kompania, pocz!